Drodzy Państwo, sprawczynią tego, że ja tu wśród Was jestem, że mam szczęście tu, na terenie powiatu uderzańskiego, na terenie gminy uderzańskiej u Was gościć. Oto sprawczynie. Nieładnie to pewno z mojej strony, żeby pokazywać palcem. Po prostu powiedzieć, kto jest sprawcą. W sądzie tylko pytanie. Przepraszam, czy ja mogę nawiązać do tego? Może jeszcze. Skoro przyszedłem przy głosie. Więc moja droga sprawczyni, która mnie znasz od już kilku lat, proszę przyjąć ode mnie kalendarzyk weterana. Dziękuję bardzo. I tak sobie patrzę. Jeżeli panowie poważnie wyglądający ze swoimi małżonkami tu przybywają, to też powinni dostać. Prawie jak małżeński. To nie jest z małżonką? Małżonką. No myślałem, że z koleżanką. To też się przyda. A teraz, nie będę nawet długo. Nie, króciutko. Tak. Nie będę panu zabierać. Okazuje się, że to nie tak od paru lat, bo my się już znamy prawie od 30 lat. Nie miałam zielonego pojęcia i przypadek tylko to sprawił, że w ubiegłym roku, mniej więcej o tej porze, dowiedziałam się, żona pana Franciszka mówi, że a mój Franiak pojechał na Śląsk, bo tydzień nie był. To co on tam robił? A i się od słowa do słowa okazało się, że był właśnie w jednej szkole, w drugiej szkole, gdzieś tam na spotkania z młodzieżą i robi to, co robi. A opowiada nam o historię, którą my, ja już się uważam, że nie młodą, nigdzie nie dowiedzieliśmy się o tym. Ani w szkole, ani z prasy, ani z mediów, nic. Dopiero teraz po powiedzmy 2010-2009 roku coś zaczyna się o tym mówić, pisać w internetach i tak dalej. I po prostu no, jak zaczęłam się tym wgłębiać, wgryzać, to no, jestem wręcz zszokowana, bo nigdy się naprawdę o tym nie mówiło. Myślę, że mi Państwo przyznacie rację, że tak to jest. Na przykład tu jeszcze nawiążę, pewnie Pan będzie mówił o Łukaszu Ciepińskim, którego ulica jest w Rzeszowie, to on był najbardziej zasłużony do, bo dostał 5-krotną karę śmierci, więc on pierwszy był zamordowany w tej grupie 7, gdzie był pan Józef Batory. To pisał grypsy do syna, synka, małego synka, którego wynosił jakiś współwięzień, który dostał dożywocie. I te grypsy zostały wywiezione za granicę i chwała, bo one ujrzały światło dzienne, czyli tutaj u nas w Polsce dopiero w 2005 roku. Bo wcześniej prawdopodobnie nawet jeżeli by zechciał to opublikować, to myślę, że nie doszłoby do tego. A polecam, w internecie można poczytać naprawdę, łzy same lecą jak się to czyta. Jakich nam mordowali ludzi, sami z woli. Nie, gdzie człowiek jest człowiekowi katem, tylko Polak Polakowi. Taka jest prawda niestety. Dziękuję, już więcej się nie będę. Żeby nie zapomnieć, drogie panie i panowie, to jak ja tu stąd odjadę, a wrócić się do swoich domów, to jutro po południu o godzinie 16:30 włączcie sobie Radio Maryja. Tam byłem przed kilkoma dniami, tam u ojca Rydzyka i wśród tych studentów Centrum Dialogu Społecznego, bo tam jest taki wydział dziennikarstwa, socjologii i innych, gdzie kształci się młodzież z całej Polski. I tam
dorwała mnie dziennikarka Radia Maryja i tam będzie wywiad ze mną. Jutro jest wtorek. Środa. To jutro o godzinie 16:30. Jak sobie włączycie, to teraz porównacie. To nasze spotkanie z tamtym wywiadem. Ja nie wiem, co tam zamieścili. Ile z tego, co ja tam udzielałem wywiadu, zostało umieszczone. Ale to będzie jutro. A dzisiaj, skoro tu już jestem, to muszę powiedzieć, że bardzo cieszę, że za sprawą was, rodziny i was, udało mi się spotkać z młodzieżą tego gimnazjum. Dlaczego? Bo głównie ja kieruję swoje słowa głównie do młodzieży. Dlaczego? To już skrzywienie nauczycielskie. Ja także jestem nauczycielem. A więc do młodzieży. Po drugie, dlatego do młodzieży, że ona potrzebuje tych wiadomości. Nie za bardzo ma kto o tym mówić. Wprawdzie historycy w stopniu doktora czy doktora habilitowanego piszą o tym, ale to trzeba do tych źródeł dotrzeć. Poza tym ci zacni ludzie pracujący w oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej, czy to będzie w Rzeszowie, w Krakowie, w Warszawie, w Katowicach, we Wrocławiu, wszędzie, w Lublinie istnieją te oddziały. Dzięki im za to, wielkie dzięki. Ale moi drodzy, wy się sami przekonacie. Oni przy najlepszych chęciach nie są w stanie i nie mają możliwości przekazać tego tak, jak ja staram się przekazać wszędzie tam, z kim się spotykam. Bo oni tego nie doświadczyli. Oni tego nie przeżyli. Oni tego tylko za pomocą badań naukowych zebrali, w naukowy sposób udowodnili, powołując się na źródła i nam przedstawiają. Mnie w życiu, no cóż, ja mam dopiero 88 lat. Ale doświadczyłem bardzo dużo. Jest mi przyjemnie, że wśród was jest moja uczennica wychowanka, pani Czesia. Sprzed lat w Zespole Szkół Rolniczych w Werynie. Dziś ta szkoła nazywa się Zespół Szkół Agronomiczno ekonomicznych. Ja nie wiem, Czesiu, przepraszam, że po imieniu powiem, czy tyś wtedy jako uczennica i wychowanka moja, jako kierownika internatu, mogła się domyślać, że tenże Franciszek Batory to jest jakiś człowiek, któremu udało się przeżyć, mimo że nie obiecywali mi życia. Ale cieszę się, że doczekałem tego wieku, że mogę polskiej młodzieży w gimnazjach, w liceach, w technikach młodzieży akademickiej przekazywać wiedzę historyczną o najnowszej historii Polski, której ta młodzież i ci studenci nie z własnej winy i nie z winy ich profesorów i nauczycieli nie zna wystarczająco.
jakiś to imperatyw zadziałał, że ja do was tak chętnie przyjeżdżałem, jak mnie sprawczynie zainspirowały, że ja mam tu w Gielarowej być. Powodów jest wiele. Przywołuje mnie poeta Zbigniew Herbert swoim wezwaniem, wierszem, który pozwolę sobie zacytować. Króciutki. Herbert pisze: przeżyłeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. Bądź wierny. Idź. I takowoż przychodzę. Ponadto jest inne wezwanie. Imperatyw wewnętrzny. Ja przeżyłem. Inni nie. Ja także byłem więźniem. Bardzo groźnym, który chciał obalić ustrój Polski Ludowej. Miałem wtedy 16 lat i 3 dni, jak z gimnazjum z pierwszej klasy zaawansowałem do więzienia Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kolebuszowej. Skoro tak, to coś tam musiałem przeżyć. Jako chłopskie dziecko, jako uczeń pierwszej klasy gimnazjum, a później jako poborowy wiek zostałem, i brzydkie to słowo, zapudłowany do karnych jednostek wojskowych. O tym, Czesiu, też nie wiedziałaś. Ja tam przeżyłem, ale wiele kolegów nie wróciło ani do swoich matek, ani do swoich sióstr i braci, bo zostali zasypani węglem na dole. A więc jestem także górnikiem, więc spotyka się z wami uczeń gimnazjalny, spotyka się nauczyciel, spotyka się górnik w jednej osobie. Przeżyłeś nie po to, aby żyć, Herbert mówi. Przeżyłem. Więc po co przeżyłem? Przecież ja uczestniczyłem w 3 wypadkach drogowych. I przeżyłem. Rola opatrzności Bożej chyba, bo jak to czytać? Ano, ta opatrzność działała dalej. Jako student pierwszego roku historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim otrzymuję zaproszenie na rozprawę sądową, która będzie się toczyć w Rejonowym Sądzie Wojskowym w Warszawie. Zaproszenie nosi tytuł Rozprawa przeciwko Łukaszowi Cieplińskiemu i innym. Któż to był ten Łukasz Ciepliński? Któż to byli ci inni? Charakteryzując ich osobowości jako wspaniałych oficerów Wojska Polskiego, wspaniałych, wykształconych ludzi po uniwersytetach, przybliżę wam najnowszą historię Polski, jak traktowano ludzi, którzy ośmielili się myśleć inaczej, niż nakazywała
dzisiaj to jest nowe słowo, wtedy jeszcze nie używane. Polityczna poprawność i zachowanie się. Scharakteryzuję wam ludzi, których największym przewinieniem było to, że ponad własne życie umiłowali Polskę. I za jej suwerenność nie zawahali się oddać świadomie, podkreślam, własnego życia. Kim oni byli? Kto ich wykształcił? Też powiem. Co zarzucano im na haniebnym procesie? Też wam opowiem. Jakie były ostatnie chwile ich życia? Też wam opowiem. Już tak a priori, wcześniej, chcę wam powiedzieć, że możecie, drodzy państwo, myśleć, człowiecze, a skąd ty to wiesz? Przecież takie rzeczy owiane były tajemnicą. Zamówienie o takich rzeczach groziło więzienie w Polsce Ludowej. Wiem. Nie ma zbrodni doskonałej, mówi się. Wcześniej czy później wychodzi na jaw. Drodzy państwo, długie lata nie wiadomo, co było przyczyną śmierci cesarza Bonapartego, Napoleona. Dziś już jest wiadomo. Jakieś 10 lat temu badania potwierdziły. Ekshumacja włosów Napoleona wykazała, że był truty przez długi czas, kiedy został zasądzony na zesłanie, i znajdował się pod opieką jednego ze swoich oficerów, którego on pominął w jakimś czasie w awansie oficerskim. On podtruwał jako opiekun Napoleona arszenikiem i Napoleon powoli, małymi dawkami umierał. Tak samo na tym procesie, o którym będziemy mówić, jeden z nich przeżył. Dlaczego? Bo dostał wymiar dożywotniego więzienia. Był to kapitan, a obecnie już zaawansowany w świętej pamięci do stopnia pułkownika, Ludwik Kubik. Jako prawnik później pracował w Krakowie. Pochodził z ziemi rzeszowskiej. On wywiózł te przepiękne grypsy, o których tu słyszeliście. Zaszyte w odzieży. I te grypsy później krążyły po Europie. Były w Londynie. Wróciły do Polski. Te grypsy pięknie opisała w książce pod tytułem Nie mogłem inaczej żyć. Osoba, którą znam z imienia i nazwiska, z którą się spotykam, pani Jakimek Zapart, pracownica krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Pięknie je zebrała, w druku są, taką książkę możecie znaleźć. Jej autorstwo, Nie mogłem inaczej żyć. To jest zaczerpnięte z grypsów jego, bo tak się wyraził pułkownik Łukasz Ciepliński. Nie mogłem inaczej żyć. Do rzeczy. No więc z czego tu zacząć? Czy z tego, co wśród młodzieży, czy co innego? Chciałbym tylko wam powiedzieć szczerze, że ja nie mam żadnego interesu ani powodu mówić czegoś, czego nie było. Upiększać niejako, dodawać od siebie. Nie.
bo jeżeli by tak było, to ja jestem żaden świadek historii. A ja za fałszerza nie chcę uchodzić. Ja muszę to powiedzieć dlaczego? Bo im, tym wspaniałym oficerom Wojska Polskiego nie pozwolono nie tylko w sądzie. Ja na tej rozprawie byłem, ja tego słuchałem, ale nawet wtedy, w ostatniej chwili przed wykonaniem wyroku śmierci, nie pozwolono wykrzyknąć niczego. A dlaczego? Nie mogli tego zrobić? Bo mieli związane do tyłu ręce i zaklejone plastrami usta. I znowuż możecie Państwo myśleć, człowiecze, kto to widział? Kto ci to powiedział? Byli jednak tacy, co widzieli. I powiedzieli. I mnie odwiedzili w Kolbuszowej. I powiedzieli. Wszystko wyjdzie w trakcie tego. Kim więc byli ci ludzie? Wykształciły ich uniwersytety i szkoły wojskowe, bo dwóch z nich było oficerami zawodowymi. Pozostali byli oficerami też wysokich stopni, ale oficerami z rezerwy, bo w życiu piastowali zawody prawników, historyków i innych. Ja młodzieży mówiłem, że jak się coś mówi, to były takie zasady. Zaczyna się od głowy. Rzymianie to nazywali akapite. Od głowy. Zacznę więc od głowy. Tą głową, tym mózgiem, który dowodził tą grupą wspaniałych oficerów, był pułkownik Łukasz Ciepliński. Urodzony na ziemi wielkopolskiej w miasteczku Kwilcz. Drugim zastępcą jego był Adam Lazarowicz, z wykształcenia historyk, dyrektor szkoły podlębickiej. Trzecim był mój brat, major Józef Batory. Wywodził się z licznej rodziny. Rodzice nasi mieli 14 dzieci. Ja byłem dzieckiem 13, a po mnie jeszcze siostra Stanisława 14 dzieckiem. Oczywiście nie wszystkie osiągnęły wiek młodzieńczy, albo wręcz już wiek dorosły i starczy, bo umieralność wtedy dzieci była duża. Kolejnym, jakbyśmy wymienili, Franciszek Błażej, gmina Boguchwała, tam się urodził, tam pod Rzeszowem. Zawodowy oficer Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Tak jak i Adam Lazarowicz był uczestnikiem wojny jako młody żołnierz. Adam Lazarowicz urodzony w 1902 roku. Kolejnym, młodszym o rok od mojego brata Józefa. Józef urodził się 20 lutego 1920 roku. Przepraszam, 14 roku. Mieczysław Kawalec. Postać wspaniałego
studenta i asystenta na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Był asystentem słynnego polskiego prawnika, znawcę prawa międzynarodowego. A jeszcze dla rozwinięcia jeszcze większego, brat tego Stanisława, tego prawnika, był ministrem skarbu II Rzeczypospolitej, okresu międzywojennego w Polsce i tak pięknie tę pracę prowadził, że waluta polska, czyli polski złoty, był najmocniejszą walutą w ówczesnej Europie. Tylko miał na imię Władysław Grabski. Jedźmy do kolejnego. Karol Chmiel, absolwent Uniwersytetu Prawa, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odpowiedzialny za kontakty pomiędzy działalnością konspiracyjną w Polsce, w tym zarządzie czwartym Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, z wicepremierem rządu polskiego w Londynie, którym był Stanisław Mikołajczyk z Ruchu Ludowego. Kolejny, siódmy z członków tej grupy, major Józef Rzepka, absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Młody człowiek, elita. Mój brat tylko nie dokończył studiów, bo po maturze w 1935 roku odbywał szkoły podoficerskie i oficerskie. Dopiero studentem został u JOT-u w 1937 roku. A więc wojna 1939 roku przerwała jego studia prawnicze. Patrzcie się, elita, ludzie wykształceni. Oni piastowali w cywilu różne zawody. A kiedy wybuchła wojna, wcieleni do Armii Polskiej, walczyli z Niemcami. I wracam do pierwszego. Kimże był jako oficer zawodowy Łukasz Ciepliński? Był wtedy porucznikiem kompanii pancernej, który dowodził kompanią pancerną wtedy, kiedy Niemcy zbliżali się przez Pomorze do Warszawy. I tam nad rzeką Bzurą stoczyli walkę. Krótki przebieg tej walki. Niemcy strzelają i trafiają celowniczego działa pancernego, którym dowodził Łukasz Ciepliński. Łukasz Ciepliński odsuwa ciało swojego żołnierza i zajmuje pozycję strzelecką. On dowódca, nie celowniczy. Strzela, pudłuje, nie trafia. Ale to tylko jeden raz. A później kolejno niszczy 6 niemieckich czołgów i 2 wozy pancerne dowództwa niemieckiego. Po skończonej walce generał Tadeusz Kutrzeba odpina od swojego generalskiego munduru krzyż Virtuti Militari i odznacza go tym odznaczeniem najwyższym. Taki zdolny oficer, nie tylko jako dowódca, ale i jako celowniczy,
staje po latach przed sądem i sądzą go polscy oficerowie. W polskie mundury odziani, tylko inaczej myślący. Sądzą go zdrajcy. Drodzy Państwo, mam prawo, bo to widziałem i słyszałem, odziani tylko w polskie mundury. Ja po tych latach, po tym sądzie, po tym wszystkim przeżywałem strasznie. Do tego stopnia nawet, że porzuciłem studia historyczne w Lublinie. Nie mogłem się uczyć. Ból był nieprzeciętny, dlatego że przeżywałem ogromnie śmierć brata. Dlatego że byłem na procesie, kiedy jego i innych sądzono. I tak boleśnie to przeżywałem, że musiałem przerwać te studia. Ale nie dałem za wygrane. Ja chciałem się za wszelkim sposobem kształcić. A nie było to proste, bo dla mnie mury uczelni nie były tak otwarte. Nie czekano tak za bardzo na takiego. Ale udało mi się. I dokończę studia i wszystko. Tak się sam zastanawiam. Jak to opatrzność Boża sprawiła, że kiedy byłem uczniem pierwszej klasy gimnazjum i żal mi się zrobiło życia, kiedy mnie przeprowadzano po zamknięciu w pewne miejsce, tam do więzienia, a przecież ja wiedziałem, że to był sąd. Kilka miesięcy wcześniej był to sąd. To sobie myślę tak, pewnie to będzie prawdą, co powiedział oficer, dowódca, który mnie, jako oficer UB i moją siostrę 14-letnią aresztował. A powiedział takie zdanie. Ja tego młodzieży nie mówiłem do południa. Zwracając się do naszej trójki, czyli moich dwóch sióstr i mnie, powiedział tak. Jeżeli żyć będziecie, to z jednym z waszych braci się zobaczycie. Ale z drugim to na pewno nie. Do dziś nie wiem, którego z braci miał na myśli. Chyba nie brata Augusta, bo brat August, nieco młodszy od Józefa, zginął jako żołnierz Armii Krajowej w akcji Burza. Chyba nie brata Stefana. Może brata Stefana, bo brat Stefan wtedy na Syberię został wywieziony. Mój brat. Starszy nieco ode mnie, Stefan Batory. A Józefa jeszcze nie mieli w rękach. Jeszcze działał w konspiracji. I wracam do tego. Tak mi żal się zrobiło. Zostają moi koledzy, koleżanki. Ja przepraszam za wzruszenie. Ja mam umierać? No, nie. Nie umarłem. Ale patrzyłem jako uczeń na pobryzgane krwią więźniów ściany, w których siedzieli. Na moich oczach jeden z więźniów o nazwisko Falandys dla mnie utkwił w pamięci bardzo. Był wysokim człowiekiem i miał bardzo modne, jak na owy czas, włosy. Kasztanowo-rude. W
rogu więzienia w Kolbuszowej, więzienie z prawdziwego zdarzenia. Kopał sobie grób dla siebie, a nad nim stał z bronią funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Mnie często wypuszczali na korytarz jako młodocianego więźnia i obracałem się w podwórzu więziennym. Ja na to natrafiłem, jak on to robi, ale jednak ten podoficer to był, zrezygnował ze strzelania. Więźnia odprowadzono do celi. Patrzcie się, takie metody śledztwa, czy wytrzyma ktoś? Wytrzymał, niczego nie powiedział i nie został na miejscu zamordowany. Ja siedziałem w celi 10-osobowej z więźniami, którymi byli starsi ludzie, głównie policjanci, ale były cele, w których po 70 osób siedziało, gdzie nie mieli gdzie spać. Jeden przy drugim, jak śledzie. W więzieniu powiatowym Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Drodzy Państwo, a ile było powiatów wtedy w Polsce? A ile było takich więzień? Dowiecie się, jak katowano w Warszawie za chwilę. Skoro w powiatach tak się działo, w każdym województwie zamki, jak Lubomirskich w Rzeszowie, jak zamek lubelski, jak inne zamki, jak Montelupich w Krakowie, było katowniami. Gdybyście byli w Warszawie, gdy będziecie, proszę was, byście wyjednali u przewodników, by was podwieźli pod kościół świętej Katarzyny w Warszawie. To jest kościół na Służewiu. Nie mylić, mówią Służewiec. Służewiec jest co innego, na Służewcu jest tor wyścigów konnych. A na Służewiu jest kościół świętej Katarzyny. Pod wezwaniem świętej Katarzyny jest to najstarsza parafia Warszawy. I tam jest pomnik wymowny. Na kamieniach zgromadzonych tam, na jednym jest, w tym granitowych kamieniach, wyryta sentencja. Przechodniu, pochyl czoło, wstrzymaj krok na chwilę. Tu każda grudka ziemi krwią męczeńsko broczy. Tu leżą ci, którzy chcieli bój do końca toczyć. I tak dalej, nie przedłużam. Możecie to wyczytać. Tam, na terenie tej części Warszawy, na ulicy, która dzisiaj się nazywa Śląską, jest cmentarz. Zabudowany cały cmentarz, wielki. A pod nimi są synowie i córki polskich patriotów. Zamordowani, zakatowani, a mogiły ich zrównane z ziemią, by nikt się tam nie gromadził. I przed 10 laty, ponad, w roku 1994, ja tam trafiłem na to plebanie, do wspaniałego księdza, który tam był proboszczem, ksiądz prawat Józef Maj. Żyje do dzisiaj, korespondujemy ze sobą, rozmawiamy telefonicznie. Po co ja tam trafiłem? Żeby na terenie tej parafii zbierać ziemię
i na terenie cmentarza Powązkowskiego, tam gdzie ci, których teraz szukają, spoczywają, też zbierać ziemię, by ta ziemia była na symbolicznym pogrzebie w Kolbuszowej z honorami wojskowymi, który odbył się 17 września 1994 roku. Tam. Ksiądz prawat Maj pyta mnie tak: Panie Franciszku, przejdziemy cmentarzem, tym, co już pochowani są na nim. Jeżeli Pan chce, to mi powiedział w tajemnicy i ja Wam mówię, to zaprowadzę Pana w jedno miejsce i grabarz Panu wyjmie jedno z kości. I tak by było. Ale ja powiedziałem jeszcze wcześniej, zanim skontaktowaliśmy się z grabarzem, że księże proboszczu, niech już te kości zostaną w spokoju. Weźmy tylko tę ziemię, ona jest przesiąknięta krwią Polaków. I to wystarczy. I tak się stało. Bo miejscem pochówków później, przepraszam, po roku 1948 stał się cmentarz Powązkowski wojskowy. Tam grzebano kwiat polskiej młodzieży, bo tak trzeba powiedzieć, to byli ludzie bardzo młodzi. Wróćmy do procesu. Gdybym ja tam nie był, gdybym ja tego nie słuchał, co prokurator mówił, co sędziowie mówili, jak zeznawali sądzeni, czyli ci wspaniali oficerowie, to jakby mi ktoś tak opowiadał później, to bym miał zastrzeżenia. Mówię szczerze, ja to młodzieży mówiłem, bo niby skąd to wiesz, człowieku, kto ci coś takiego powiedział? Przecież to była wiedza zakazana. A jednak nie ma zbrodni doskonałej. Tak. Tak jak ta śmierć Napoleona, czym była spowodowana. Tak to też wyszło. Kto to zrobił? Gdzie to zrobił? Tylko, że swoją zbrodnię ukryto w norach. Dołach śmierci. Niechowanych, układanych ciał w bieliźnie, bo ubrania z nich ściągano. Zepchniętych. Profesor Szwagrzyk, który kieruje grupą wspaniałych ludzi, historyków, kryminologów, archeologów, bo tacy pracują tam przy tych zjawiskach. W Rzeszowie na spotkaniu kilka lat temu powiedział Franciszku, szkielety leżą w różnych kształtach, nieułożone, zepchnięte jakimś małym spychaczem do dołów, zrównanych, nocą wykopanych, nocą zasypanych, by nikt się nie gromadził na miejscu ich pochówku i nie gloryfikował, nie modlił się tam ojciec czy brat za bratem, czy siostra. Dopilnowali komuniści wspaniale. Wiecie, co jest najprzykrzejsze w tym wszystkim? Mnie zapytał wielki człowiek, przyjaciel, dyrektor Muzeum Techniki w Warszawie,
doktor Jerzy Jasiuk, mąż mojej wspaniałej profesorki, która uczyła na Uniwersytecie Warszawskim. Nieprzeciętnej osoby. Ona była w Polskiej Akademii Nauk prezesem Instytutu Historii Nauki Polskiej. I ona mnie w studium nauczycielskim uczyła w Warszawie. Taka wspaniała. Czy coś. Słuchajcie. Tych, o których za chwilę opowiem już dokładnie, maltretowano za życia, przez 3 lata w więzieniu trzymając, a profanowano po śmierci. Czy to nie jest profanacja ciał? Spychanie do dołu śmierci? To tylko zwyrodnialcy potrafią to zrobić. Jak nisko upadli Polacy, którzy poszli na służbę obcego państwa, sowieckiej Rosji, albo też hitlerowskich Niemiec. Jak nisko musieli upaść. Kto im poprzestawiał w głowie? Wszyscy tak możemy pytać, wy drogie panie i wy panowie, i ja też, jak nisko musieli upaść. Kiedy obejrzałem pierwszą wystawę Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, na którą byłem zaproszony, to tenże wspomniany przeze mnie dyrektor Muzeum Techniki, który przyzwolił i udostępnił miejsce 20 lat temu, by taka wystawa mogła się tam pokazać, zasługuje na wielkie uznanie. I on się mnie tak pyta później mnie, a byłem przecież wychowankiem jego wspaniałej żony naukowca, Ireny, która mnie uczyła. I tak mnie zapytał, panie Franciszku, i co pan o tym sądzi? Ja po obejrzeniu tej wystawy byłem przybity, bo odżyło we mnie to wszystko, co przeżyłem jako uczeń gimnazjum, jako żołnierz pracujący pod ziemią, nie za wojsko, tylko w służbie wojskowej. Jak do południa kopalnia, to po południu ćwiczenia wojskowe. Jak na drugi tydzień odwrotnie, pierwsze ćwiczenia, a później kopalnia i tak dalej. No to słuchajcie, będąc studentem historii, będąc uczniem wychowanym wspaniale przez nauczycieli, profesorów w Kolbuszowskim liceum, nietuzinkowych ludzi, którzy czuli, którzy wiedzieli, którzy umieli uczyć swoich uczniów, nie wypowiadając do końca, bo inaczej by ich zamknięto. Ale myśmy czuli i myśmy czuli, co oni nam chcą powiedzieć. Przygotowany byłem i przez to studium warszawskie, i wcześniej przez to Kolbuszowskie liceum, by pewne sprawy oceniać i rozumieć. A jako dziecko, jako podlotek, jako uczeń podstawówki wychowywany byłem w rodzinie także godnej uwagi. Bo przecież mój ojciec był podoficerem austriackiej armii. Tam musiał służyć. Mój ojciec był, pracował w ruchu ludowym. Był honorowym prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast. Był przyjacielem 3-krotnego premiera Polski, Wincentego Witosa.
No to jak najmłodszy z synów wzrastał w takiej rodzinie, to znaczy, że był przygotowany, by uważać się dumnym, że jest Polakiem. Rozprawa. Przejdźmy do tego. Sąd. Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie, w mundurach oficerów polskich, sądzi polskich oficerów. Tylko nie nazywa ich wtedy oficerami, tylko podsądny, proszę mówić, co robił, jak robił, dlaczego tak robił. W pierwszym dniu tasiemcowy akt oskarżenia zawarty na 38 stronach formatu A4. Czytanie i czytanie i czytanie, nieskończoność oskarżeń. Przesłuchali w pierwszym dniu tylko dwóch podsądnych. Tego z Ruchu Ludowego, co wam powiedziałem, Karola Chmiela, i Franciszka Błażeja, tego oficera zawodowego. Sypią się tylko zarzuty, oskarżenia. Oskarżeni odpowiadają, ale prokurator przeżywa. Jak zaczynają mówić, dlaczego tak postępowali, a nie inaczej, to mają uwagę od sędziego, że mówią nie na temat. Tak jeden, jak i drugi. Jest upominany, żeby mówił o tym, co tam jest napisane w akcie oskarżenia. Co tam jest napisane, powiem przy Łukaszu Cieplińskim, jak będzie zeznawał. Na drugi dzień zeznają inni. Kiedy zeznaje Łukasz Ciepliński, prezes tego stowarzyszenia, zaczyna piękno polszczyzną mówić tak. Urodziłem się w niewoli. Bracia moi i ojciec walczyli o niepodległość Polski. A urodził się w roku 1913, a więc Polska była jeszcze wtedy pod trzema zaborami. Prawda? Zaczyna rozwijać, jak to było, że w wieku 14 lat trafił do szkoły kadetów, a więc kandydatów kształcących się na oficerów Wojska Polskiego, polskiej ojczyźnie, która po 123 latach uzyskała niepodległość. Tego nie może słuchać prokurator. Wyskakuje niejako, bym powiedział, nie wstaje, a wyskakuje. I mówi, oskarżony mówi nie na temat. Proszę Wysokiego Sądu o odebranie głosu. Sam nie mógł odebrać, tylko zwrócił się do Sądu Wysokiego. A prezesem głównym sędzią było trzech sędziów. Tym najważniejszym był pułkownik Aleksander Warecki. Prawdziwe nazwisko Warenhaupt. Czy takie brzmienie coś wam mówi, panowie? Może mówić. Wyjaśnię. Odebrano głos. Łukasz Ciepliński mówi, jestem odpowiedzialny za nich wszystkich, tych moich podwładnych oficerów. Chcę szerzej mówić. Tak wyraża się Łukasz Ciepliński. I Łukasz Ciepliński zaczyna mówić. Czemu służył? Jak go przygotowała wojskowa uczelnia? Do jakiej służby? I pragnął wcielenia tych ideałów. Prokurator przerywa. Nie można tak mówić. Upomina.
Niech oskarżony mówi o tym, co zawiera akt oskarżenia. A wtedy Łukasz Ciepliński mówi tak. Nie wiem, nie pamiętam. Protokoły podpisywałem nieprzytomny. A tak? Tak. Słuchajcie, odsyłam was do źródła. Zostawiłem to w szkole, żeby szkoła powieliła. Proszę się upomnieć, niech szkoła podzieli się także z mieszkańcami miejscowości, w której działam. Zebrałem to, miałem tę gazetę, która wyszła w roku 1990 i w niej był artykuł pod tytułem Wina winu, czyli wolność i niezawisłość. A autorem był minister sprawiedliwości i prokurator generalny, który wtedy tym ministrem był, nazwisko Aleksander Będkowski, który żyje, jest i działa. Działa nawet prawnik w klubie sportowym Rzeszów. I on tam pisze, przeczytacie to, jak w ręce wasze dostanie się kopia tego. Wtedy sąd, gdyby był sądem z prawdziwego zdarzenia, powinien rozprawę przerwać i zarządzić nowe śledztwo, inne badania. Nic takiego się nie stało, absolutnie. Kontynuują dalej, śpieszą się, przyspieszają, żeby w przeciągu 5 dni skazać ich wszystkich na karę śmierci. Cóż, drodzy państwo, czy wy myślicie, że ten wyrok to został opracowany kary śmierci na sali sądowej? Nie. Śmiem twierdzić, tak było na pewno, że ten wyrok został z góry podjęty w gabinetach, w cieniu gabinetów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Taka jest prawda, moi drodzy. Tak, tam został. A żeby to moje twierdzenie udowodnić, to wam powiem coś takiego, o co proszę redaktorów na terenie całej Polski, żeby mnie wspomogli i znaleźli jakieś dokumenty. W pewnej chwili rozglądam się na tej sali dużej, większej niż ta, gdzie ich sądzili, i po moim prawej ręce do tyłu w jakimś trzecim rzędzie za mną na widowni patrzę, siedzi dwóch oficerów wysokiej rangą. Oficerów Armii Czerwonej. Nie mieli nakryć na głowie, bo przecież byli na sali sądowej. Bo po kolorze otoków poznałbym, jaka formacja. Ale to byli na pewno oficerowie, którzy nosili otok niebieski. A to byli oficerowie NKWD. To tak pięknie brzmi w języku rosyjskim. Narodny Komitet Wniutrionnych Dzieł. Narodowy Komisariat Spraw Wewnętrznych. Beria nim dochodzi. Lawrenty Beria był na świeczniku w tym momencie. Po co oni tam byli? Drodzy państwo, wy już wszyscy macie odpowiedź. Ja ją tylko wyrażę słowem. Byli po to, by obserwować, jak polscy komuniści w mundurach oficerskich wojskowych wypełniają ich wolę. No jakże inaczej interpretować? Tak, drodzy państwo.
przepraszam, ja szeroko o tym mówię, bo wy tego nie wyczytacie w książkach. Ja też nie będę żył tak długo, żeby jeszcze mówić kolejnym wielu pokoleniom młodych Polaków. A więc proszę uwierzyć świadkowi historii, który doświadczył tego, który przeżył i który dzisiaj do was zagościł, za co bardzo wam dziękuję i wam, żeście przyszli. Rozprawa toczy się dalej. Nie przerwano. Łukasz Ciepliński wtedy już zrozumiał, jak pisze Będkowski, że tu już nic nie pozostało. Wyrok śmierci jest pewny. Ale żeby wam uzmysłowić, jak rozumował ten sąd, jakim on był, to posłużę się przykładami, bo te przykłady w życia wzięte, przeze mnie widziane, słyszane, będą was przekonywać. Zeznaje mój brat Józef Batory, bardzo oszczędny w słowach. Po kilku latach później, po rozprawie, dowiedziałem się wielkiego świadectwa o moim bracie. Kiedy zbierałem materiały do swojej książki, do pracy magisterskiej, jeden z moich rozmówców, już świętej pamięci, ksiądz profesor Władysław Smoleń z Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie, jako ksiądz i kapelan w okresie okupacji niemieckiej i przyjaciel mojego brata, powiedział mi tak, zapraszając mnie do konwiktu, tam gdzie mieszkają ci profesorowie i wykładowcy, tuż przy kościele akademickim w Lublinie. Panie Franciszku, pana brat, zresztą on go znał, był urodzony konspiratorem. Od niego nikt się niczego nie dowiedział. Był tak tajnym oficerem, że tajemnicy żadnej nie zdradził. Świadectwo drugie o moim bracie. Więzień tego samego więzienia. Kolega szkolny mojego brata z rodzinnej Werynii, porucznik Franciszek Bieleń, dowódca powiatowego sztabu organizacji Bataliony Chłopskie, siedział także. Jak wyszedł z więzienia, bo dostał 12 lat, ale później była amnestia i przeżył, powiedział mi: Franiu, ja ci chcę powiedzieć, co mi powiedział jeden z oficerów śledczych w Warszawie, kiedy siedziałem tam, gdzie i twój brat. Później. No to powiedz mi, Franiu, ale to sobie zapamiętaj. Powiedział mi tak, ten oficer, jeszcze dodał, że ten oficer był pochodzenia żydowskiego, ale obywatel polski. Gdyby was było tak więcej, takich jak ty, czyli Bieleniowi i Batory, to cała Polska byłaby w waszych rękach. Trzeci dowód, że był człowiekiem bardzo, i słuszne są słowa profesora Smolenia, że urodzony konspiratorem. A co to było? Powiedziała mi to lekarz ze Szwajcarii, która była łączniczką mojego brata w Armii Krajowej wcześniej.
była żołnierzem o pseudonimie Wadas, a nazwisko prawdziwe Aniela Mielcuszna. Jej ojciec, uciekając przed Niemcami z Gniezna, zatrzymał się w Kolbuszowym i tu był. I ona była łączniczką. I ona mi to powiedziała, bo ja tego nie wiedziałem. Franciszku, wiesz co, powiem ci, kim był twój brat, którego ja byłam łączniczką. W pewnym okresie, a ona mi to powiedziała na jego pogrzebie, tym z honorami wojskowymi, dopiero który odbył się w roku 1994. Pytam twojego brata, taka łączniczka, o pewne rzeczy. A on do mnie mówi tak, Melu, im mniej będziesz wiedzieć, tym lepiej dla ciebie. Rozumiecie to? Bo przecież, kiedy się dostaniesz do takiego śledztwa, że ci będą paznokcie wyrywać, że ci będą ręce i nogi łamać, to w przypływie takiego bólu możesz nie wytrzymać i powiesz, zdradzisz kogoś, przyjaciela. Jakim więc musiał być człowiekiem? Jak był ukatowany, skoro nie powiedział śledczym w śledztwie, a był obciążany nie byle o co? Był obciążany między innymi o to, że on jako członek tego czwartego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość organizował kontakty prezesa Łukasza Cieplińskiego z kardynałem Augustem Hlondem. Oskarżenie wielkie. Gdyby August Hlond, kardynał, żył, zasiadałby na tym procesie. A więc skoro taki Józef Batory nie mówił, no to był bity potwornie, tak? A co jeszcze z nim robiono? 3 lata tam siedział w więzieniu z innymi. W mroźne, zimowe dni bywał wyprowadzany poza celę więzienną, polewany wodą i ta woda na nim zamarzała. Kaszlał w czasie procesu. Ja się tak zastanawiałem. Cóż to jest? Odpowiadał krótko. Mówił między innymi, że walczył, bo uważał, że drogą dyplomatyczną, czyli drogą partii, dialogów, porozumień, uda się w Polsce przeprowadzić reformy gospodarcze, kulturalne, społeczne, polityczne. Taką drogą. Kiedy to mówił, wiecie, co się stało? Kiedy skończył i przeszedł z tej barierki, za którą się odpowiadało, wybuch śmiechu. Kto się śmiał? Prokurator i 3 sędziowie. Drodzy Państwo, pomyślałem jako student wtedy, gdzie ja jestem? W sądzie? Wybucha śmiech po takich zeznaniach oficera? Ano tak było. Proszę sobie wyobrazić, że ci sędziowie wcale nie złapanki. O tak, przygotowani na kursach na prokuratorów i sędziów, a takie kursy odbywały się w Jeleniej Górze, gdzie później na Dolnym Śląsku, tam w technikum ekonomicznym uczyłem. Nie, nie, nie. To byli sędziowie i prokuratorzy, którzy mieli za sobą rzeczywiste studia prawnicze. To nie byli złapanki. I ja, kiedy później po latach pisałem artykuły, zatytułowałem jeden artykuł Zbrodnia Kainowa.
Dlaczego taki tytuł dałem, sięgając do Biblii? Ano wyjaśnię wam. Bo sędzia główny, pułkownik Aleksander Warecki, sądził swoich kolegów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tylko że on skończył studia prawnicze w 1935 roku, kiedy mój brat jeszcze tam nie był na tym uniwersytecie, ale w 1937 już był. Czyż to nie jest zbrodnia Kainowa? Kiedy pytano Kaina, co się stało z bratem Ablem, powiedział, że on nie wie. Cóż to za sąd? Cóż to za oficerowie odziani w polskie mundury, którzy sądzą i zasądzają na kary wielokrotne kary śmierci młodszych od siebie oficerów? Zbrodnia Kainowa. Tak. Więcej, użyję terminu wspomnianego ministra, pana Będkowskiego. Mord sądowy. To był mord sądowy. Żeby pro forma zrobić, żeby nagłośnić poprzez usłusznych redaktorów polskich, którzy na łamach politycznych gazet, dzienników w każdym województwie ich szkalowali. Są wśród nas młodzi ludzie. Sięgnijcie do archiwów dzienników polskich, które datują się na 5 października do 14 października 1951 roku. Tam wyczytacie, jak ci ludzie zostali nazwani. Sługusy anglo-amerykańskiego imperializmu. Zbrodniarze, którzy przysługiwali się Niemcom. Niemcom. Takie kalumnie tam padały. Kto to robił? Polscy dziennikarze. Podpisywali się nazwiskami i imionami. Bo pewno myśleli, jak ten sąd, że ustrój przyniesiony na bagnetach żołnierzy Armii Czerwonej trwać będzie wiecznie. Dlatego wybuch śmiechu po zeznaniach Józefa Batorego. Następnie, co się działo, kiedy jeden z bardzo zdolnych obrońców, obrońca tego młodego człowieka, który kształcił się na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, czyli Mieczysława Kawalca, który był asystentem tego profesora Grabskiego, pyta tak sędziego głównego, czy może zadać pytanie oskarżonemu. Pytanie adwokata brzmiało tak. Jaka była rola Łukasza, oskarżonego Łukasza Cieplińskiego w wykonaniu wyroków śmierci na 2 oficerach gestapo w Rzeszowie? I zauważcie, ja wam powiem. Wyskakuje tenże prokurator, nie wstaje, on wyskakuje i nie mówi, wręcz krzyczy. To nie jest objęte aktem oskarżenia. Myślę, gdzie ja jestem? To jak? W sądzie niby polskim prokurator
polskim mundurze? Na to pytanie tego adwokata odpowiada, to nie jest objęte aktem oskarżenia? To przecież pan Będkowski, co wy czytacie, ocenia to tak, że ośmieszył tym ten adwokat prokuratora. Ośmieszył wręcz. Jak można tak mówić? To niby wykonanie wyroku śmierci na Katów miało być aktem oskarżenia? Tak, było. Co przechodzili ci? To wykonanie wyroku śmierci na nich. Czy ten proces to był przedostatni etap ich męczeńskiej śmierci? Jak się obchodzono z Łukaszem Cieplińskim? Jego w więzieniu na przesłuchania przynoszono na kocu. Dlaczego? Bo miał połamane ręce i nogi. Mówiłem to już? Mówiłem, tak? No to nie będę tego mówił. To powiem w takim razie to, co powiedziałem w Pałacu Prezydenckim. 1 marca 2011 roku. Byłem zobowiązany przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, że to ja mam w imieniu wszystkich tych rodzin w Warszawie podziękować prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu za odznaczenie tych bohaterów najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Sejmik wymógł to na mnie, ponieważ wcześniej wysłuchał mojego wystąpienia w czasie uroczystej sesji sejmiku. I między innymi tam wśród tych wypowiedzi, dziękując prezydentowi w obecności generalicji, marszałka Sejmu i Senatu, przewodniczących partii, innych dostajników, profesora Chrzanowskiego, nawet ja mówię tak, panie prezydencie, Podkarpacie czci ich godność. Tu wiele szkół przyjęło za patronów właśnie ich, a w szkołach, które są innych imion, powstają, wmurowane są tablice ich pamięci. Oni, panie prezydencie, wystąpili w najpiękniejszych zawodach. Oni bieg swój ukończyli. Ale w nagrodę, zamiast laurów zwycięstwa, otrzymali wieloletnie wyroki więzienia, a nieliczni z nich palmę męczeństwa. Panie prezydencie, mnie się jawi piękny pomnik dla tych tu bohaterów, których pan na ręce rodzin, a to było 22 rodziny, odznaczył. Mnie się jawi pan pomnik piękniejszy od wszystkich, które doczysta stoją. Jeszcze piękniejszy od tego, który w Rzeszowie powstanie. Panie prezydencie, ja znam miejsce poczesne dla tego pomnika. Ja znam 1000 architektów, którzy ten pomnik zbudują. Panie prezydencie,
To są rzesze polskich nauczycieli. Od przedszkola począwszy, skończywszy na uniwersytetach i politechnikach. Ten pomnik chcę postawić w sercach i umysłach polskiej młodzieży. W tym miejscu pomnik postawiony trwać będzie wiecznie, z pokolenia na pokolenie. Niechże więc naród polski, zjednoczony w rodzinie europejskich narodów, uszanuje to, a te ordery, które żeśmy przyjęli, nobilitują nas, ale także zobowiązują. Panie prezydencie, moim marzeniem jest, by te wszystkie najwyższe odznaczenia znalazły swoje poczesne miejsce, zabezpieczone, dostępne dla wszystkich. Tak po latach później zrobiłem. Wielki krzyż Orderu Odrodzenia Polski z gwiazdą mojego brata, majora Józefa Batorego, aktem notarialnym przekazałem do Muzeum Koleuszowym. A z czym poszedłem dzisiaj do waszych młodych, waszych, bo stąd pochodzących i spoza, może z Bodaczowa, może nawet z innej miejscowości, której nie będę wymieniał, uczniów. I powiedziałem im tak, młodzi ludzie, nie myślcie, że ja jestem taki bezinteresowny całkiem, że ja do was przyszedłem. Ja mam interes pewien, bo ja także w waszych umysłach i sercach ten pomnik za waszym przyzwoleniem chciałem zbudować. Chciałbym pozostawić coś więcej jeszcze, ale muszę się liczyć z tym, że chcecie wracać do swoich obowiązków. A poza tym, jeżeli włączycie sobie jutro Radio Maryja o godzinie 16:30, to proszę sobie porównać to dzisiejsze spotkanie do tamtego wywiadu, który właśnie w Radiu Maryja kilka dni temu miałem możliwość poprzez Radio Maryja zwrócić się do słuchaczy nie tylko w Polsce, bo przecież Radio Maryja słyszalne jest w Europie i nie tylko w Europie. Za cierpliwość należy się wam odznaczenie, że tak długo tutaj po prostu wysłuchujecie tego, co chcę powiedzieć. Cieszę się równocześnie bardzo, że doszło do tego spotkania. Jutro na podobnym spotkaniu jestem wśród młodzieży na terenie powiatu. No, na zachód od Rzeszowa, czyli Robczycko-Sędziszowskiego. Pan Bóg daje mi jeszcze na tyle sił i mogę się cieszyć z tego, że chociaż się starzeję, to nie od głowy. Chciałbym wypełniać myśl Zbigniewa Herberta i wewnętrzny nakaz i zobowiązanie i mówić do młodzieży polskiej to, czego nie pozwolono wypowiedzieć tym wspaniałym oficerom Armii Polskiej,
bo nie mogli, bo mieli usta zaklejone. Dziękuję Wam za uwagę. Jeszcze raz powtarzam się. Cieszę się, że do tego spotkania doszło. Jestem do Waszej dyspozycji już na siedząco. A to proszę, żeby wróciło do mnie. To jest mój brat. Wtedy w randze kapitana, a pośmiertnie awansowany do stopnia majora. On był najstarszym z braci. Później po nim był jeszcze brat August, który jako żołnierz zginął w akcji Burza 28 lipca 1944 roku. Kości ani grobu nie odnaleziono. Brat Stefan powrócił z zesłania. Zmarł śmiercią naturalną. Ja byłem najmłodszym z braci, którzy dożyli wieku, no już można powiedzieć, sędziwego. I miałem jeszcze 5 sióstr, które dożyły wieku nawet jednego. Jedna z nich tylko 12 lat, gdzie się zaziębiła, była starsza ode mnie o rok, o 2 lata. I wtedy nie było penicyliny, żeby ją uratować. Przeziębiła się. Gdzieś wracała z uroczystości skorbuszowej jako panienka 12-letnia i napiła się po jakiejś zimnej wody, gdzieś po drodze była zgrzana i później w szpitalu w Rzeszowie zmarła. No nie, ze szpitala już była wzięta, już zmarła w domu. Ja pamiętam jeszcze, jak opędzałem muszki od niej, kiedy cierpiała i umierała. A więc rodzina duża. Rodzice i 14 dzieci. Galicyjska rodzina polska. Dziękuję bardzo. Panie Franciszku, a co się stało? Słucham Was. Tylko moi drodzy, proszę się. Ja jestem przy głuchawu. A mogę Wam przysiąc, że tak jestem głuchy, że daj to już prawie nie słyszę. Syn Łukasza Ciepińskiego, do którego pisał ojciec te grypsy, co się z nim stało? Z grypsami? Synem. 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 Syn Łukasz upatrywał, że będzie głosicielem jego myśli. No właśnie. Że będzie studiował. Ukazywał mu to wszystko. Zobowiązywał go. Andrzejek na rozprawie widział ojca tylko przez chwilę, kiedy jego matka Jadwiga weszła na salę, ale później wyszła z tej sali i Ciepliński widział tego swojego Andrzejka, który miał lat 4 wtedy. A kiedy Łukasza zamykano, to Andrzejek miał roczek. Także Andrzej ożenił się, żona jego żyje do dzisiaj. Widuje ją w telewizji. Andrzejek długo nie żył, zmarł. Jedno tylko jest takie, że jest coś, co zdarzyć się nie powinno. Wracam do tego, co Wam powiedziałem, że ja swoją wypowiedzią mobilizowałem te rodziny, by te ordery przekazali w miejsca, które będą Polacy oglądać, które będą podziwiać. A jednak medal najwyższy z odznaczeń Łukasza Cieplińskiego trafił w ręce synowej i wcale nie znajduje się tam, gdzie powinien. Moi drodzy, ja uważam, że ja nie mogę sobie przywłaszczyć odznaczenia, które należy do wszystkich Polaków, tak myślących jak mój brat. Czy mam rację? Jak najbardziej. Błąd.
zrobiono po drodze gdzieś. Medal powinien być pokazany, dotknięty przez synową, ale medal powinna synowa zdeponować do Muzeum Narodowego albo na ziemi poznańskiej, gdzie się urodził, albo na ziemi rzeszowskiej, gdzie dopełnił dzieła swego życia, wspaniałego dzieła swego życia. Albo teraz to jest na Mokotowie, ten otwarli muzeum. Tak? Teraz to otwarli na 5 marca. Muzeum, tak. Albo w Muzeum generała Fieldorfa Nila w Krakowie. To jest Muzeum Armii Krajowej. Ja tam już 2 razy byłem. I tam z młodzieżą się spotykałem i z dorosłymi. Na zaproszenie marszałka województwa małopolskiego. I na zaproszenie właśnie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oddziału krakowskiego. Tę myśl, którą wyraziłem w obecności tych generałów i polityków i prezydenta, w tym czasie nie było na sali synowej, bo medal Orła Białego Łukasz Szczepliński otrzymał dużo, dużo wcześniej, w 2008 roku. A tym, kto ten medal wręczał, był świętej pamięci prezydent profesor Lech Kaczyński. I to też odebrała synowa? Synowa, tak. Synowa. Wtedy żył przecież. Tak. No i tutaj te odznaczenia też on przyznał bratu i tym pozostałym. Tylko, tak, że tak, już... ja tego nie mówiłem, ale przecież mówiłem w Pałacu Prezydenckim, że dziękuję za to, co dzieje się za sprawą 2 prezydentów. Powiedziałem, jak wszystkiego nie mówiłem z procesu, to więc świętej pamięci, że dzieje się to za sprawą 2 prezydentów. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezydenta urzędującego Komorowskiego. I za sprawą, dodałem, konstytucyjnych organów państwa polskiego, Sejmu i Senatu, bo taka uchwała musiała być. Ale skoro o to pytacie, to wam powiem coś jeszcze innego. W skład ludzi, którzy przyznawali order komuś, Orła Białego, ten skład się nazywał kapitułą. W wcześniejszych latach w skład tej kapituły wchodził profesor Bartoszewski, późniejszy premier Polski. No, jak myślicie, który? Już premier. Władysław mu było na imię. Niech pan powie głośno. Ale go, ten? Premier. Premierem? Mazowiecki. Tak, co most w Rzeszowie jego imienia stoi. I im Igieremek. Wychowany, ochronione dziecko żydowskie przez polskie rodziny. I to już stojąc powiem. Wiecie, co ci powiedzieli ci trzej, kiedy padła kandydatura, by generała Kuklińskiego uhonorować medalem Orła Białego? Ta trójka wystąpiła przeciw. Jakich więc mieliśmy premierów? Mimo, że to był premier odnowy życia. To co mamy mu tylko zawdzięczać Mazowieckiemu?
Tak, zawdzięczamy grubą kreskę. Odkreślmy to, co było, w niepamięć, darujmy zbrodnie i tak dalej. Ale to była gruba kreska dla komunistów. Tak. Kamera nie pracuje. Pracuje jeszcze, na głos pracuje. Tak? Słuchajcie. Wiele by to było mówić. Wiele udowadniać. Chciałbym jednak wam powiedzieć jedno. Poruszyłem i dałem wam do zrozumienia, kim był Wallenhaupt. Samo brzmienie wskazuje, że Żydem. Ale skoro mówimy o Żydach, wielu ich było oficerami. Wielu z nich podległo pod Monte Cassino. Bronili sprawy polskie. Ja pochodzę z miasta, którego przepiękny herb. Wyjątkowy jest. Kolbuszowa ma herb taki. Niebieska tarcza, na tarczy u góry krzyż, a na dole ośmioramienna gwiazda Dawida, króla Dawida. Symbol w środku splecione ręce, a więc splecione ręce gminy żydowskiej i chrześcijańskiej, jak bywało w Kolbuszowej. Jeżeli burmistrzem Kolbuszowej był katolik, to zastępcą był Żyd. Co to wskazuje? Jak pięknie współdziałały te narody ze sobą. Przecież dla Żydów od XVI wieku Polska była ziemią obiecaną. Rzeczywiście ci, którzy prawdę mówią, a są takie źródła żydowskie, mówią tak. Była dla nas ojczyzną, mlekiem i miodem płynącą. To jest wypowiedź żydowskiego naukowca. Jak widzicie, w każdym narodzie są herosi, gwiazdy filmowe, wiekopomni literaci i wieszczowie narodów, ale i w każdym narodzie są szuje, są zdrajcy. Jak ja to przeżywałem, dlaczego sędzia, mający polskie obywatelstwo, Żyd, skazuje na śmierć mojego brata, który w getcie kolbuszowskim ratował Żydów? On. W jaki sposób? Wieczorami, kiedy ich jeszcze nie pozbawiono wychodzenia z getta, Józef wynosił z domu pieczywa chleba. Jego koledzy z liceum kolbuszowskiego przychodzili pod dom, a on wynosił pod osłoną nocy chleb i ich dożywiał. A inny Żyd, sędzia, skazuje na śmierć. Jest to nauczka. Żydzi w historii Polski mają ogromny wkład. Strajcher, Karol, Jan. A któż to byli? Żydzi. Wspaniali twórcy polskiej kultury, literatury, wszystkiego. Ludwik Zamenhof. Żyd. Pomnik jego w Jeleniej Górze schodzi. Twórca języka Esperanto. Janusz Korczak. Prawdziwe nazwisko, Henryk Goldschmidt. To przecież przykład ofiary życia. Tak jak Maksymilian Kolbe w Auschwitz-Birkenau, tak Goldschmidt miał od hitlerowców darowane życie. Ale on powiedział, że on idzie do komory gazowej, razem ze swoimi Józkami, Srolkami, bo to są imiona żydowskich chłopców. I poszedł. Wspaniała postać. Macie przykłady. Proszę bardzo. Na tym herbie kolbuszowskim jeszcze niegdyś widniały w języku hebrajskim napis, który po polsku brzmiał.
jak dobrze być wśród przyjaciół. Rozróżniajmy więc dobro od zła, szui i bandytów od bohaterów. Niech nie będzie to, co dzisiaj jest tak zawaluowane i tak pięknie ubrane politycznej poprawności. Ta polityczna poprawność nie ma nic wspólnego z patriotyzmem człowieka, chłopca, dziewczyny, studenta, lekarza, adwokata, nauczyciela, wszystkiego. Albo jesteś członkiem jakiegoś narodu i odbierasz wewnętrznie to, co się nazywa chlubą i honorem, że do tego narodu przynależę, a nie, że jesteś kosmopolitą. A kosmopolici mówili Ibi patria, ibi bene. Ibi patria, ibi bene. Tam ojczyzna, gdzie dobrze. Tak, to jest kosmopolityzm. Ja tak obserwuję. Czy to jest patriota, który z Sejmu mówi i bluzga przeciwko temu? Czy to jest patriota, który jako europoseł nasyła kontrolę na Polskę? Czy to jest patriota? Nie. Oj, jaki tekst miałem przygotowany, tylko go nie wziąłem, by wam powiedzieć, co sądził współczesny powstaniu styczniowemu o zdrajcach narodu polskiego. Streszczę tylko, że dla takich nie ma nawet stopy, nie mogę wstąpać, że dla takich nie ma ziemi, że dla takich nie ma miejsca na mogiłę wielkości 2 metry na 1, którzy ojczyznę zdradzają. Ale, moi drodzy, bądźmy zadowoleni. I tak bym chciał wykrzyczeć, gdyby was tu było dużo, gdyby was tu było więcej z tej miejscowości, że to jest czas chwały. I w Sejmie tak powiedziałem. Rok temu w sali sejmowej, nie na tej obrad, i tam byli też i marszałek Sejmu, i Senatu, i byli ministrowie. Żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, stańcie do apelu. A wy, polskie Antygony, matki, siostry, wdowy, żony, przestańcie płakać. Dlaczego? Bo wasi ojcowie, wasi synowie, wasze córki żołnierki z dołów śmierci powstają do panteonu narodowej pamięci. Cieszmy się tym, żeśmy takiego czasu dożyli i podeptana godność bohaterów, bohaterskich synów, oficerów Wojska Polskiego przywołani zostają do tego. Odzyskują godność i pamięć i żyć będą w pamięci tej młodzieży polskiej, która jest teraz i która się narodzi. Dzieło swego życia dokończyli. Najpiękniejszy dar, jaki mieli, to jest życie tej Polsce, której służyli, ofiarowali. Czyż to nie są rycerze nowożytnych dziejów? Tak, wolno i należy tego terminu użyć. Ja idę do młodzieży, idę do studentów i zaświadczam. I mówię to, czego oni, czego im nie dano wypowiedzieć. Tak jest. I tak jest co dzień.
I daj Boże, bym mógł być jeszcze w pozostałych województwach Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli mnie zaproszą, tak jak dolnośląskie, gdzie przyjechano po mnie i odwieżono mnie, jak kujawsko-pomorskie, gdzie rok temu ci studenci, kiedy słyszeli mnie w Sejmie, działali i doprowadzili swoje dzieło do końca, oddolnie. To oni mnie zaprosili tam i opiekowali się mną jak swoim dziadkiem. Nie mówiąc, że jestem dziadek, tylko mi zazdrościli, że jeszcze tak mogę z nimi po prostu. Jakżeż warto żyć, mogąc swoją nauczycielską służbą, będąc w stanie spoczynku, młodzieży podać historię niepodręcznikową. Dziękuję Wam bardzo. A Wam, Wam, szczególnie tego grudnia, to już nie będę mógł płacić długo, że tu jestem. Dziękujemy Panu bardzo, że chciał Pan uczestniczyć, znaczy zostać jeszcze troszeczkę po południu i spotkać się z dorosłą częścią naszej tutaj małej społeczności. Dziękujemy Państwu bardzo, że zechcieliście uczestniczyć w tym spotkaniu. A ci, kto nie przyszli, niech żałują. Tym bardziej, że... Więc do zobaczenia takie... jutro o godzinie 16:00 bez obrazu. Fonia będzie wizji nie dziękować. Wiecie Państwo, żeby obraz, bo krąży takie powiedzenie, że a ci niezłomni, to ci to zbrodniarze, co po wojnie kradli i tak dalej, bandyci i tak dalej. Takie chodzą plotki, żeby ludzi po prostu wprowadzać w błąd. Ludzie nie zorientowani. Państwo, już poza tym wszystkim, ja nie mam interesu żadnego zdania dodawać. Bo jakim ja byłbym świadkiem historii? Mnie Instytut Pamięci Narodowej 6 lat temu uhonorował odznaczeniem tytułem świadka historii. Jeśli ja mam być świadkiem historii, to ja muszę być świadkiem historii prawdziwej, a nie historii fałszowanej. Dziękujemy ślicznie. Życzymy dalszego, mocnego budowania tego pięknego dzieła budowy pomnika. Bardzo panią, pani powiedziała coś, co mnie jeszcze zobowiązuje do powiedzenia czegoś, co przeżyłem. Po moim spotkaniu w szkole, w liceum mundurowym, co działo się na terenie powiatu jelegogórskiego, w dniu 27 lutego minionego roku, ja się tam znalazłem, bo ja tam uczyłem, w Jeleniej Górze też. Po moim spotkaniu, które miało być jedną jedynostką lekcyjną, czyli 45 minut plus 15 minut przerwy, no to zegarowa godzina, kiedy to kończę w sali tak dużej, ci uczniowie z piątej gimnazjalnej klasy tego liceum mundurowego tak się ustawiają, i tak jakby żurawim lotem szli do mnie. A oni chcieli się zbliżyć do tego stolika, przy którym ja stałem. I oni podchodzą do mnie, ja czuję, że oni gest podania ręki. To ja wyciągam do dobrze wychowani. Pierwsi ręki nie wyciągali. A oni wtedy, jak ja to już uczyniłem z pierwszym, mówią każdy, nie tylko jeden, i tak przechodzą dalej. Proszę Panią, mówią, my ten pomnik zbudujemy. Czyż to nie piękne? Albo teraz wśród studentów toruńskich. Jeden ze studentów Wydziału chyba Dziennikarstwa, który mi towarzyszył przez 2 dni, później musiał wyjechać już po to sesji egzaminacyjnej, nie było to 1,5 tygodnia temu. Podszedł, a ja byłem oprowadzany przez jego koleżanki, studentki,
po tym centrum, to czego oprowadzali mnie, dlatego że tam można zabłądzić tymi korytarzami. On mówi, że tak podszedł i mówi, przepraszam, a on mnie woził nawet swoim samochodem po Toruniu. Ja chciałem się z panem pożegnać, bo ja jadę. Z poznańskiej ziemi student. Patrzę, on ma tak jedno dłoń tak zamknięto i do mnie mówi. I później tak rozpina i mówi, proszę to przyjąć. Ode mnie. A wiecie, co to było? Różaniec Jerozolimski. Albo był tam, albo z rodziny był ktoś i przywiózł. I on mi to ofiarował. Pytam, czy to nie piękne? Piękne. Także na tej drodze wędrówki wśród młodzieży spotykam także przyjemne memu sercu chwile. Tak jest. I tak się dzieje. Jeszcze jedno. Drodzy Państwo, ja jako stary nauczyciel czytam nie z mowy, jeśli obserwuję kogoś, ale z mowy ciała. Jak ten student to odbiera, ja czytam z mowy jego ciała. On siedząc mi mówi, nie mówiąc. Czy on się tym interesuje? Czy on tego chce? Czy dla niego to sprawia przyjemność? Czy jego jest ambiwalentny? Jemu jest wszystko jedno. On tylko przyszedł, bo jakoś tak wypadało. I obserwuję wśród tej młodzieży, że ta młodzież tego pragnie i siedziałaby długo. Długo by siedziała i słuchała. Czyli młodzież tego chce. Słuchajcie, nikt już, a są tacy, żyją i działają, nie zatrzyma wiedzy o żołnierzach niezłomnych, wyklętych. Temu się nie uda, tym, co wyznają polityczną poprawność. Nie uda się już. I to piszą o tym światli redaktorzy, pisarze i inni. Tego się zatrzymać nie da. Przywrócono godność, a testem dla Polski jest wydobycie ich z dołu śmierci. To jest test dla Polski. Ja utrzymuję kontakty z profesorem Szwagrzykiem, który jest duchem i ciałem zjednoczony w tym, że w grupie kieruje grupą archeologów, kryminologów i tych innych. Ale co teraz się działo właśnie ze Szwagrzykiem, że złożył dymisję? Co się działo? Ktoś zaczął coś mieszać, tak? Możemy się obydwaj domyślać. Dlatego... Czy pan myśli, że wszyscy w Polsce żyjący teraz, tu, to oni popierają to? Wiem, że tam już proszę ktoś... się rozglądnąć w swojej gminie. Nie sięgać daleko. No ja rozumiem. W małej ojczyźnie. Są ludzie, którzy nie rozumieją tego, albo za 45 lat tyle zrobiono krzywdy w psychice Polaków, że to jest najważniejsze. Wiecie co? I Stalin, i Hitler wiedzieli, zniszczyć naród polski można tylko wtedy, jeśli zniszczy się elity polskie. I to robili. Wzajemnie. I jedni, i drudzy. Ale, i wychowali. Żydzi mieli taką zasadę, Żydzi w czasie wojny, po wybuchu wojny, Żydzi mieszkający i w Szwajcarii, w Ameryce, w Rosji sowieckiej, mieli zasadę, że przecież w Oświęcimiu oni poświęcali, jak to się mówi, tych takich drobnych Żydków, takich nazwijmy brzydko kolokwialnie, ale mieli zasadę, że jeśli oni sobie oczyszczą naród z tego plebsu, a zostanie elita.
A w stosunku do Polaków robili odwrotnie. Niszczyli elity, a zostawiali maluczki. Podam panu autora, który uświadomił świetnie Żydów amerykańskich. Dokładnie wiedzieli, co się dzieje z ich ziomkami w Auschwitz-Birkenau. Dokładnie wiedzieli, bo Karski im to wszystko powiedział. Ale oni kiwnęli na to tak, jak pan mówi. Elity zostaną, będziemy mocni. Tak? Bo Żyd bogaty musi wspomagać Żyda biednego. To jest ich wykładnia. Tak, to jest wykładnia talmudyczna. Że dają to, ale później zobowiązują Żydzi tego, którego obdarowali, by następnych on obdarowywał. I koło się zamyka. Ale też trzeba powiedzieć, że Żydzi mają wielki wkład w historię Polski. Tak, w czasach przed II wojną światową bodajże 40% w Wojsku Polskim byli oficerowie o narodu żydowskiego. Tak, wielu ich też. Mogę sobie więcej panu powiedzieć. Wielu ich przymrużeniem oka generała Władysława Andersa zostało z pobłażaniem przez generała przyjętych, bo uciekli z drugiego korpusu w Persji. Tam uciekli, tam gdzie Wojtek, żołnierz, niedźwiedź, został przyniesiony jako małe dziecko niedźwiedzie do drugiego korpusu. Wiedział Anders o tym, ale też wiedział, że powstanie państwo Izrael. I oni tam zostali. Ale jest dużo Żydów, polegli Monte Cassino tam. Oglądałem to. Byłem tam. Tak? Ja też byłem. Jeśli będzie młodzież polska, jeśli pozna prawdziwą historię Polski w zmodernizowanych programach nauczania, to wyrośnie na takie córki i synów, że będą odnosić chlubę, że są Polakami. Dziękuję bardzo. Oficerowie, o których tu mówimy, sądzeni przez Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie, wcześniej siedzieli 3 lata w potwornych warunkach śledztwa. Łukaszowi Cieplińskiemu jako prezesowi 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość zgotowano straszny pobyt 3-letni. Łukasz Ciepliński na przesłuchania w późniejszym okresie przynoszony był na kocu, dlatego że miał połamane ręce i nogi. Majora Adama Lazarowicza bito tak, że ogłuch i został bez zębów. Czyli głównie skupiano się na głowie, tak? Mojego brata, majora Józefa Batorego, w mroźne dni wyprowadzano na zewnątrz celi, polewano wodą i ta woda na nim zamarzała. Nic dziwnego, że w czasie zeznań na procesie bardzo kaszlał. Franciszka Błażeja,
To jest oficer zawodowy. Bito tak potwornie, że rany powstające na nogach nie goiły się i ciało odpadało od kości. Majora Józefa Rzepkę doprowadzono do obłędu. A więc jak potwornie musiał cierpieć? Jakie bicia? Do tego stopnia, że na nim nie powinien był wykonany wyrok śmierci, bo na takich ludziach się nie wykonuje. Niech pan stawia pytania jeszcze. Znaczy tutaj, jeśli chodzi jeszcze o... bo oni wszyscy byli jednocześnie 3 lata, czy to był różny czas, jak to właśnie wyglądało? I czy to było jedno miejsce, czy różne miejsca? Do więzienia wszyscy trafili na skutek zdrady, haniebnej zdrady jednego z członków 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Zdrajcą był członek też tego zarządu. Co więcej, on był także oficerem Armii Krajowej. Nazywał się Stefan Sieńko. Z tego, co wiem, to jego brata także zabito. A jemu postawiono pytanie, czy chce żyć? Jeżeli tak, to niech przystanie na ich propozycję wyłapania właśnie konspiratorów, a jeżeli nie, no to wiadomo, co się stanie. Wybrał tę drugą ewentualność. Nie miał na tyle siły, by odmówić zdrady. Widzi pan, nie wszyscy mogliby znieść potworne warunki śledztwa, tortury. No to tak w cudzysłowie śledztwa. To nie śledztwo, to tortury. Łamanie rąk i nóg, ogłuszanie, wydzieranie paznokci. Nie każdy zniesie. Ale 7 ich zniosło te warunki. Mało tego, oni w czasie procesu zachowali się jak rzeczywiście oficerowie. Oni nie błagali o cokolwiek. Oni dumnie odpowiadali na pytania sądu, ale pytania były oparte o wymuszone protokoły śledztwa, które, jak powiedział pułkownik Łukasz Ciepliński, że nie wie, nie pamięta, dlatego że podpisywał protokoły, będąc nieprzytomny. No to jak? Fabrykowanie dokumentów na użytek wysługujących się komunistom oficerów polskich. Zresztą byli oficerowie, o dziwo, w polskich mundurach i występowali przeciw swoim młodszym kolegom, oficerom, patriotom, którzy nie poszli na współpracę z komunistami, ale kontynuowali walkę w warunkach beznadziejnych. Zdobyli się na ofiarę życia. Zaopieczętowali swoją prawdę i swoją walkę, o której mówili przed sądem, ze świadomością, że czeka ich śmierć. Byli tego świadomi.
Znaczy oni chyba... Jeszcze nie powiedziałem takiej rzeczy. Wtedy jako uczestnik rodziny i obserwator tego, co się działo w tym sądzie w czasie haniebnego procesu, zbrodniczego procesu. Gdyby oni, proszę pana, wszyscy razem, każdy z nich osobiście kajał się, przepraszał i że chce służyć Polsce Ludowej, to ja śmiem twierdzić, że uniknąłby kary śmierci, jakieś tam kilka lat więzienia, a oni wtedy i ten sąd, i władze polityczne PRL-u, i dostojnicy wojskowi roztrąbiliby na cały świat: patrzcie, imperialiści, anglosasi, jak oficerowie ci, którzy wam chcieli służyć, dzisiaj uznają swój błąd i chcą służyć ludowej ojczyźnie. Na to czekano. Ale to nie nastąpiło, bo ci oskarżani o niedokonywane zbrodnie, o działalność szpiegowską przeciwko Polsce, byli właśnie patriotami, jej służyli i wyraźnie powiadali nas w sądzie, na sali sądowej. Nie kryli, czemu służyli. Nie prosili. Nie uniżali się. Do końca zostali wierni przysiędze. Jak to pięknie w jednej z książek napisał profesor Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, Gabriel Brzęk. Tytuł książki poświęcony Łukaszowi Cieplińskiemu: Do końca wierny przysiędze. Macie dzisiaj w postaci mojej świadka, który to wszystko widział, słyszał i może młodzieży polskiej powiedzieć. Im przed śmiercią zaklejono usta plastrami, by nie mogli wykrzyknąć chociażby jednego zdania: niech żyje Polska, lub podobnych zdań. Im powiązano ręce i pojedynczo prowadzono ich przez dziedziniec więzienny do budynku, gdzie wykonywano kary śmierci. Ta zbrodnia nie pozostała nieznana. Więźniowie przez śpiący na wysokich, na trzecim piętrze łóżek obserwowali. I taki więzień, geodeta z Mielca, takie świadectwo później mi dał, kiedy mnie odszukał w Kolbuszowej i powiedział mi, jak to wyglądało. Wyprowadzano pojedynczo. Wychodziły osoby, które on widział w świetle reflektorów na dziedzińcu więzienia. Trzech trzymało za ramię, bo ręce były związane w tyle. Dwóch trzymało po bokach za ramię, a trzeci szedł z bronią w tyle. I w pewnym momencie niknęli z widoku tego okna, co więźniowie obserwowali. Ale słyszeli strzały później. Na przykład widzieli, jak Łukasz Ciepliński w pewnym momencie na dziedzińcu przyklęknął na jedno kolano i coś z bucika wyciągał. A wyjaśniło się to w grypsach Łukasza Cieplińskiego.
Łukasz Szczepliński wyciągał medalik z wizerunkiem Najświętszej Marii Panny, srebrny medalik, który połknął. Jak w Grypsach później zaznaczył, w celi śmierci siedząc, czekając na wyrok, pisząc do swojego syna Andrzejka i do żony Jadwigi, że po tym poznacie, gdy odszukacie mój grób, że ja w ustach mam medalik. W dziwny sposób jednemu z nich prowadzonych na śmierć, Karolowi Chmielowi, udało się mimo zawiązanych rąk w jakiś cudowny sposób, nie wiem czy brodą, o korpus ciała, zerwać plaster z ust i krzyknąć: mordują, mordują. Ten krzyk słyszalny był w tej celi przez tego obserwującego z trzeciego piętra więźnia. Proszę. I kiedy niknęli z widoku obserwowanego przez więźniów, wprowadzani byli do budynku gospodarczego i tam padał strzał. Więzień schodził po schodach i wtedy padał strzał wzorem katyńskim w tył głowy. Tak mordowano. A po śmierci jeszcze profanowano, bo chowano ich w nieznajomym miejscu, w czasie nocy, w tajemnych dołach nocą wykopanych i spychanych. Bo jak profesor Krzysztof Szwagrzyk mówi, z tych wykopanych dotychczas zwłok jest namacalny obraz, że więźniowie nie byli układani w grobie, byli spychani tylko w bieliźnie, nie mieli ubrań, spychani i tak jak spadł do dołu, tak też kości są ułożone. Potworność. Maltretować za życia, profanować po śmierci. Zrównać z ziemią, ażeby nikt nie gromadził się na ich miejscu. Kaźni i śmierci. To jest potworność. To jest wynaturzenie. Inaczej tego interpretować i nazywać nie można. Do jakiej podłości posuwali się śledczy, oficerowie Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, katując ich? Do jakich potworności kaci, z imienia i nazwiska znani, Śmietański, wybitny serce, na sumieniu wielu zabitych. Albo starszy sierżant Aleksander Drej, oprawca nie z tej ziemi, były żołnierz Armii Ludowej. Proszę pana, to są męczennicy sprawy polskiej. Tak by należało nazwać i tak jak już wcześniej powiedziałem, bohaterowie, rycerze nowożytnych dziejów Polski. Tak ich postrzegam i tak przedstawiam zgodnie z prawdą, jako świadek historii, młodzieży, by poznała prawdę. Nie z podręczników, których nie ma na te tematy, lub też z podręczników sfałszowanych,
ale z ust naocznego świadka, także więźnia, jakim ja byłem. No, to wystarczy. Dziękuję bardzo.